Proszę do nas teraz kandydatki. Kandydatki, proszę. Proszę teraz do nas kandydatów. Witam was wszystkich. Teraz proszę o przedstawienie się naszych kandydatów. Nazywam się Anna Rogo, zachodzę do klasy 2G. Nazywam się Marta Wierzbicka, chodzę do klasy 2R. Nazywam się Urszula Durlak i chodzę do klasy 2R. Brawa za kandydatek! Proszę o przedstawienie się naszych kandydatów. Nazywam się Jacek Biernat, chodzę do klasy 2G1. Nazywam się Robert Haro i jestem z klasy 2M. Brawa! Mnie chyba wszyscy znają, jestem Falu potocznie, a Tomasz Fal do 3B. Brawa! Nazywam się Piotr Nieczmarowicz i chodzę do klasy 2S. Brawa! Nazywam się Adam Roczek, chodzę do klasy 3S. Brawa! Dziękuję wam wszystkim. Teraz na samym początku chciałabym przedstawić wam reguły naszej zabawy. Odbędzie się teraz losowanie. W kapeluszu znajdują się kotyliony z numerkami od 1 do 10. Spośród tych numerków każdy wylosuje każdy numer. Ten numerek będzie oznaczał kolejność zadawania pytań. Jeżeli kolejnego numeru nie będzie, gdy zostanie on wcześniej wybrany, przechodzi na następny. Piotruś, proszę cię o muzyczkę. Trzy pytania każdemu kandydatowi. Trzeciej, już nie ma tam trzeciej.
poprosił o zadanie trzech pytań. Zadaję pytanie dla kandydata numer jeden. Co zrobisz, jeśli kandydatka przez ciebie wybrana nie będzie w twoim typie? Wezmę ją, pocałuję. Nie wiem, mówię się z nią na wieczór. Wspaniale. Wybiorę następną. Na urodę nie zwraca się uwagi, a więc trzeba się umówić. Charakter może nie odgrywa takiej ważnej roli, ale jeżeli będzie ładna, czemu nie? Wspaniale. Dziękuję bardzo. Proszę o drugie pytanie kandydata. Jaki jest twój typ dziewczyny? No, dziewczyna musi być ładna, miła, no i mojego wzrostu najważniejsza. No, musi być szczupła, zgrabna, nie? Czarna, blond włosy, to już nie gra roli. Okrągły kształt, to żeby miał. Dziękuję. Się wydaje, że musi mieć podobny charakter do mojego. Być ładna, o długich włosach ciemnych, ciemny blond może być i tak dalej, o pięknych, długich nogach, o niebieskich oczach. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim, żeby miała, była wysoka, miała blond włosy i w miarę pogodny charakter. Dziękuję. Proszę o następne pytanie. Z jakiego powodu uczestniczysz w tej zabawie? No bo chciałbym poznać jakąś ładną dziewczynę. Dla rozrywki, no i zapoznania nowej dziewczyny. No proszę o brawa, dziękowanie. Już poprzedni kandydat odpowiedział, ale dodam jeszcze, żeby fajna zabawa była, atmosferkę fajną tutaj stworzyć na tej sali. Dla poznania ładnej dziewczyny, no i dla zabawy rozwijać. Dziękuję. W celu przeżycia pewnych wrażeń, których nie dostał. Kandydatka z numerem pierwszym zadała już trzy pytania, teraz ma trudny wybór, gdyż musi wybrać spośród sześciu chłopaków tego jednego. No i co? Kandydatka się zdecydowała już. Kandydatka zdecyduje, proszę jeszcze o podsumowanie naszej pani Dorotki, naszego pana Zdzisia, pierwszej kandydatki. Proszę o spokój, my musimy się tutaj naradzić, bo nie występuje tylko jedna Dorotka, a dwie Dorotki z Zdzisiu. Także musimy pozbierać te wszystkie informacje, bo tych kandydatów jest bardzo dużo, a każdy mówił no mniej więcej to samo, ale inaczej. Może zaczniemy od kandydata numer jeden. Kandydat numer jeden, kochanie, lubi całować wszystkie typy. Jego dziewczyna musi być ładna, miła i jego wzrostu oczywiście. I chciałby
oczywiście poznać jakąś ładną, fajną dziewczynę, z którą mógłby wybrać się no, na tą randkę. Kandydat numer dwa. Zacznijmy może od typu dziewczyny, więc jego dziewczyna musi być szczupła. Włosy właściwie to nie grają roli, chociaż kolor blond, no i okrągłe kształty. I musi być bardzo pogodna. Aha, i również będzie czekał na taką dziewczynę przez całą noc. Czyli takiego nocnego Marka możesz wybrać. Kandydat następny, Tomek. Lubi przebierać oczywiście między dziewczynami, nie tylko się. Szuka dziewczyny podobnej do siebie. Atmosfera bardzo dużo dla niego znaczy. To jest huragan. Kandydat numer 4. Umawia się mimo wszystko, ale szuka przede wszystkim dziewczyny o dobrym charakterze. Jego typ, no żeśmy chyba tutaj nie złapali jego typu, ale co jeszcze możemy o nim dodać? No jest przystojny. Z tej strony parawanu podpowiadam. I ostatni kandydat, Adam, lubi dziewczyny wszystkie, bez względu na to, jaki mają charakter. Oczywiście wysokie blondynki i podobne, które mają podobny charakter i chce koniecznie z taką blondynką przeżyć coś nowego. Dziękuję bardzo panią Dorotko. A i Zichowi, przepraszam, zapomniałam o panu. A więc czy kandydatka z numerem pierwszym już jest zdecydowana? Po wszystkim podsumowaniu w ogóle. A więc? Z numerem piątym. Piątym. Miejsca. No ale gdzie podrączkę, proszę ładnie. Na komisję. Losowanie będzie za chwilę. Teraz proszę o zadanie pytań kandydata z numerem trzecim, gdyż kandydat z numerem drugim już został wybrany. Proszę, Jacusia do nas. Pierwsze dla kandydatki numer 1. Co byś zrobiła, gdybyś dostała w spadku ogromną fortunę? Kupiłabym sobie na pewno jakiś ładny dom, samochód. Część pieniędzy przeznaczyłabym dla dzieci niepełnosprawnych. To wszystko, dziękuję. Brawa! Świetnie. Teraz proszę o drugie pytanie kandydatki. Ja bym pierwsze co chciała zrobić, to pojechać na wycieczkę na Hawaje. Później kupić za jakieś porządne auto i zrobić prawo. I mieszkanie jakieś kupić, a resztę mogłabym oddać tobie. Znakomicie. Proszę następną kandydatkę. Jeżeli bym otrzymała ogromny spadek, podzieliłabym się z tobą. Znakomicie. Dziękuję. Ja, jeżeli bym otrzymała ogromny spadek, podejrzewam, że podzieliłabym się z tobą, a resztę zamieniłabym na złoto, oddała do Lombardu i wzięła cię na bezludną wyspę. Brawa! Proszę następne pytanie. Dziękuję bardzo. Drugie pytanie. Jaki jest twój ideał chłopaka? Chłopaka, tak, musi być wysoki, szczupły, brunet, o pięknych oczach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę następną kandydatkę. Ja nie mam takiego ulubionego idola, jakby tak powiedzieć.
siły, jakby to było. A tam cechy charakteru, że był inteligentny, miły i miał bardzo, bardzo duże poczucie humoru. Dziękuję bardzo. Proszę następną kandydatkę. Mój ideał chłopaka powinien być chłopak bardzo wysoki, znaczy no nie bardzo, wyższy ode mnie, blondyn, o niebieskich oczach. Dziękuję. Dziękuję. Proszę następną kandydatkę. Mój ideał chłopaka, tak więc, musi być wysoki, brunet, żeby miał piękne oczy i żeby zawsze potrafił się mną zaopiekować. Proszę o brawa. I trzecie pytanie, gdzie byś chciała pojechać na wakacje? Kandydatka pierwsza odpowiada na pytanie. Więc na wakacje na pewno pojadę do Krakowa i na pewno tam spędzę miło czas. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja pojechałam na Dolny Śląsk, to jest do rodziny. Tam też jest bardzo fajnie, chyba całe wakacje tutaj spędziłam. Ja na wakacje chciałabym pojechać w góry Sudety i tam miło spędzić wakacje. Dziękuję. Ale proszę o dopingowanie naszych kandydatek. Ja na wakacje chciałabym pojechać do mojej rodziny w Nowosądeckiej i tam spotkać się z dawno niewidzianymi koleżankami i kolegami. Dziękuję bardzo. Teraz kandydat numerem trzecim zastanawia się, którą kandydatkę ma wybrać. A teraz proszę dwie Dorotki i pana Zdzisia o podsumowanie. Zaczynamy od kandydatki numer jeden, która na serduszku ma szóstkę. Doma torta, ale z ładnym, pięknym samochodem i oczywiście z dobrym sercem. Lubi pomagać innych. Jej kandydat musi być wysoki. Szczupły brunek o piwnych koniecznie oczach. Co do planów wakacyjnych, nie ma przywygórowanych, odwiedziłaby chętnie Kraków, w którym spędziłaby bardzo miło czas. Kandydatka numer dwa, serduszkiem ósemką, marzy przede wszystkim o wycieczkach na Hawaje. Bardzo chciałabym, gdyby miała pieniądze, kupiłaby sobie porządne auto, super mieszkanie, a tą resztą, no nie wiadomo jak ona by wielka została, podzieliłaby się z przyszłym kandydatem do randki. Nie ma właściwie idola, ale lubi blondynów, aż siwych, inteligentnych, o bardzo dużym poczuciu humoru. Co do planów wakacyjnych, nie pojechałaby zbyt daleko, bo na Dolny Śląsk. Kandydatka numer 3. Z numerem 10 na serduszku. Całe pieniądze, które by otrzymała, podzieliłaby się od razu z tobą. Jej chłopak musi być wysokim blondynem, o niebieskich oczach. Lubi góry, chętnie pojechałaby w Sudety. Kandydatka numer 4 z serduszkiem 9. Duże pieniądze, lubi dzielić, nie bierze wszystkiego dla siebie, kocha wyspy, lubi brunetów silnych, opiekuńczych, ale nie stroni od gór, romantyczka. Dziękuję bardzo za podsumowanie. Czy kandydat z numerem trzecim już jest przygotowany na odpowiedź? No, wybór jest bardzo trudny, ale zdecydowałam się na kandydatkę numer 2. Brawa! Dziękuję wam bardzo. Proszę o pozostanie na chwilę. Teraz proszę kandydata z numerem 4. Kolejność numeru świadczy o
tym, kto pierwszy będzie zadawał pytania. Proszę, pierwsze pytanie. Dowiaduję się, że twój nowy ideał nie cieszy się dobrą opinią. Czy porozmawiałaś z nim o tym? No, bardzo trudne pytanie. Proszę o powtórzenie jeszcze raz pytania. Dowiaduję się, że twój nowy ideał nie cieszy się dobrą opinią. Czy porozmawiasz z nim o tym? Jeżeli będę musiała i to będzie koniecznie, no to chyba porozmawiałabym z nim o tym. Dziękuję bardzo. Proszę następną kandydatkę. Jeżeli bym rzeczywiście też musiała, bo jeżeli by była, to nie cieszyłby się bardzo złą opinią, to na pewno bym porozmawiała o tym i pomogłabym mu jakoś. Dziękuję. Proszę, kandydatkę z numerem 9. Podejrzewam, że gdyby ten ideał zawrócił mi kompletnie w głowie, to na pewno porozmawiałabym z nim o wszystkim. Proszę, brawa dla kandydatek. Proszę o zadanie drugiego pytania. Wieczorem po pierwszym spotkaniu nie masz tej pewności, że on to ktoś, o kim od dawna marzyłaś. Mimo to pożegnanie zaczął cię namiętnie całować. Jak reagujesz? No, proszę o szczerą odpowiedź. No nie wiem, no chyba ze wzajemnością bym to... pewna, czy rzeczywiście to tylko on, po prostu nie pozwoliłabym się namiętnie całować. No, dziękuję. Brawa, proszę. Ja myślę, że gdybym dała się ponieść wodzą fantazji, to na pewno odzwierciedliłabym ten, odwzajemniłam ten pocałunek równie namiętnie. Proszę, kolejne pytanie. Twój wybraniec zaprasza cię do kina, ale rodzice krzyżują twoje plany. Areszt domowy, coś w tym stylu. Co zrobisz? No cóż, staram się za wszelką cenę iść do tego kina. No jeżeli nie mogę, no to trudno. Nie będę się z nimi sprzeczać. Dziękuję bardzo. Proszę o dopingowanie kandydatów. Ja mam bardzo podobną koleżankę do siebie. Zostawiłabym koleżankę w domu, a poszłabym z chłopakiem do kina. Dziękuję. No, ciekawe. Ja myślę, że mimo wszystko postawiłabym na swoim, związałabym prześcieradła i po prostu zeszłabym przez okno. Kandydat z numerem 4 zadał już 3 pytania. Teraz proszę o podsumowanie naszych Dorotek i pana Zdzisia. O właśnie, może teraz pan Zdzisia coś powie, tak? Proszę pana Zdzisia. Kandydatka numer 6 to typ dziewczyny, która spełnia się ideałach. Bardzo uczciwa. Ode mnie pocałunek. Silnie, mocno. To jest bardzo uczuciowa, uległa. Szanuję rodziców. To jest numer dwa. Jest to osoba bardzo stanowcza. Pomoże swojemu ideałowi rozwiązać kłopoty. Poprawi jego opinię, na którą cieszy się w środowisku. Aha, chłopak, który nie odpowiada, nie ma szans na pocałunku. Aha, i to będzie decydowała. Kandydatka numer 3, czyli z serduszkiem z napisem 9. Pomogłaby swojemu chłopakowi, ale tylko wtedy, gdyby zawrócił jej w głowie.
gdy ponoszą ją wodze fantazji, odwzajemnia namiętnie pocałunki. A do kina poszłaby, nawet gdyby musiała ściągnąć wszystkie w domu prześcieradła, związać je i wydostać ją przez okno. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o odpowiedź naszego kandydata. Zdecydowałeś się już? Numer 3! Wybrałem kandydatkę numer 3. Kandydata z numerem 5 o zadanie 3 pytań. Proszę najpierw pierwsze pytanie. Więc zadaję pierwsze pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, czym się zajmujesz i czym się interesujesz. Czyli jednym słowem kilka słów o sobie. Kandydatki numer 1. Chodzę do klasy 2G, mam na imię Monika. Jestem średniego wzrostu blondynką, na niebieskich oczach. Interesuję się muzyką. Dziękuję za wszystko. Dziękuję. Proszę następną kandydatkę. Chodzę do klasy 2R, do liceum ekonomicznego. Interesuję się sportem i muzyką. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zaopiekowanie kandydatek. A kandydata proszę o zadanie następnego pytania. Ja tutaj mam takie pytanie, trochę odbiegające od tematów, ale dotyczące nas wszystkich. Co sądzisz o problemach młodzieży z rozwijającą się narkomanią nagminną? No, bardzo interesujące pytanie, brawo. Znaczy, w dzisiejszych czasach to na pewno jest to duży problem, bo jak wiadomo, coraz więcej u nas w kraju jest narkomanów. Więc, no nie wiem, co na ten temat powiedzieć, nie znam się na tym. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Brawa, proszę. To jest właśnie problem teraz akurat naszych czasów. Gdybym na przykład miała koleżanki czy kolegów takich, którzy by byli narkomanami, próbowałabym jakoś im pomóc. Jeżeli by na przykład byli z rozbitych rodzin właśnie przez narkomanię, jakoś próbowałabym im pomóc, powstrzymać ich tak jakoś przed tym, podnieść na duchu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o brawa. I ostatnie pytanie, proszę. Gdybyś miała spędzić weekend z jednym z trzech znanych osób, to spędziłabyś go A. z Bobem Marleyem, B. z Janosikiem, C. z Emi. No i co, dziewczyny? Jaka będzie odpowiedź? Raczej wolałabym spędzić ten weekend z tobą, ponieważ tamte poprzednie osoby są nie bardzo realne. A dlaczego? No bo ty właśnie jesteś realny, jesteś tutaj, a nie gdzieś tam dalej. Dziękuję. No, dziękuję bardzo, brawa. Gdyby to było realne, spędziłabym weekend z Janosikiem, gdyż ten aktor bardzo mi się podoba. Dziękuję. Dziękuję kandydatowi, kandydatkom. Proszę o kandydata, niech się zastanawia, którą kandydatkę wybierze. A panie Dorotki, pana dzisiaj proszę o odpowiedź. Kandydatka numer 1, czyli z szóstką w serduszku, mówi o sobie, że ma na imię Monika i interesuje się bardzo muzyką. Jest blondynką o niebieskich oczach. Melomanka. Zna się na
na używkach, docenia w ogóle wagę zjawiska, ale nie zajmuje się bliżej tym problemem, nie wydaje po prostu opinii. Weekend spędziłaby z tobą, ponieważ jesteś realny i rzeczywisty. Idealista. Kandydatka numer 2, czyli z 10. Lubi bardzo sport, interesuje się muzyką, turystyką. Udzieliłaby pomocy osobom potrzebującym, czyli uzależnionym. A weekend spędziłaby z Janosikiem ze względu na aktora, który grał tę postać. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi, panu Wisowi. A więc kandydat zdecydowany jest już? Kandydatek było tylko dwie, no ale wybieram pierwszy. Brawa! Powoli dochodzimy do końca. Po jednej stronie mamy jedną kandydatkę, a po drugiej jednego kandydata. Więc proszę teraz o wyjście, gdyż nie będziemy zadawać żadnych pytań i udzielać odpowiedzi. Brawa dla nich, proszę! Dziękujemy wszystkim parom. Teraz proszę nasze pary o wystąpienie tutaj. Gdzie i kto na jaką się uda wspaniałą randkę. Pierwsza para z numerem 9 i 4. Proszę o brawa. Wylosowała nagrody w postaci biletu na dyskotekę w Czarnym Boże. Życzę wam miłej dyskoteki. Para z numerem 1 i 2. Wybiera się do wspaniałej kawiarni Ratusz. No wspaniale, życzę wam wszystkiego dobrego. Para trzecia z numerem 6 i 5. Wybierają się do kawiarni Lotos. Brawa proszę. Życzę wam wspaniałej, naprawdę miłej kolacyjki. Proszę bardzo. Następna para z numerem 3 i 8. Również wybierają się, ale na dyskotekę do Czarnego Baru. I ostatnia para. Ostatnia para również się wybiera, ale do kawiarni u Leszka. Życzę wam wspaniałej kolacji. Wszystkim kandydatkom i kandydatom życzę wam wspaniałej zabawy, udanej randki. Teraz proszę jeszcze panią Dorotkę o jedną nagrodę. Otóż dla wszystkich uczestników randki w ciemno samorząd szkolny ufundował wspólne wyjście do kina. Bardzo dziękuję panią Dorotkom i panu Dzisiowi za wspaniałą zabawę, wam wszystkim widzom oraz naszym kandydatom i kandydatkom. Zapraszam przy najbliższej okazji na naszą wspaniałą randkę. Dziękuję bardzo.